Podobnie Izzy Wrablik, to właśnie on przypieczętował zwycięstwo Działdowskiego Dekor Glasu 3-0. Izzy, jakoś ci w tym sezonie nie szło. 3 porażki do tej pory, 3 zwycięstwa i aż 5 porażek. No wreszcie dzisiaj chyba się przełamałeś. To był dobry tenis, ale najważniejsze, że skuteczny, że wygrałeś, dołożyłeś ten punkcik potrzebny do pełnego zwycięstwa. No tak jest, ale ja myślę, że nie grałem źle w tych przedeszłych meczach, tylko przegrałem takie, że 2-0 prowadziłem w setach, 2-2 6-6 przegrałem. Myślę, że nie wszystkie mecze, co przegrałem, byli niedobre, ale na szczęście dzisiaj to bardzo ważne zwycięstwo dla drużyny, ale też dla mnie, żeby się lepiej czuł. No i teraz po tym dzisiejszym zwycięstwie chyba wszystko pójdzie ku dobremu, ku lepszemu, no bo nas czeka trudne spotkanie. Jedziemy do Bogorii. Jak przewidujesz? Wygramy? Ja tak nie lubię mówić, że wygramy albo przegramy. Najważniejsze, że dzisiaj ten mecz był też bardzo ważny. Wygraliśmy 3-0, coś najlepsza możliwość, co może być. Myślę, że wczoraj Piotrek Kolaciński, nasz trener, zrobił takie spotkanie i taka dzisiaj byliśmy taka lepsza, że będzie dobrze. To tyle Izzy Wrablik, spocony, niech trochę ochłonie, niech dojdzie do kolegów z drużyny, niech się cieszy ze zwycięstwa. Dziękuję bardzo. To był Izzy Wrablik. Działdowski Dekor Glas wygrał z Kolpingiem Jarosław 3-0 i to jest chyba dla kibiców Działdowa najważniejsze. I to wszystko na razie z hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Działdowie. Żegna się z Państwem Elek Cichosz. Dziękuję za uwagę.